Czeka tutaj na partnera, który idzie w obieg. Zobaczmy, będzie dośrodkowanie, będzie na to szansa. Przeniesie ona ta piłka, tutaj koszel skacze, ale nic z tego nie mogło się wydarzyć. I zobaczmy, co się tutaj wydarzyło. Jest bramka na 1-0. Michał Kobiałka trafia do siatki. Fantastyczne tutaj odnalezienie się w tej sytuacji. Musimy się tutaj jeszcze raz przyjrzeć, co tu się wydarzyło. Na chwilę tak naprawdę spuściłem już głos po tym, co się stało. Ta piłka przeniesiona na Koszczela, ten przegrał pojedynek główkowy, ale to wszystko tak naprawdę obróciło się o 180 stopni, jak w kalejdoskopie. Tutaj ta sytuacja się obróciła. No i Radzyń ma to, co chciał. Pierwszą bramkę teraz będą mogli spokojnie tutaj cofnąć się, poczekać na Sokoła. No zresztą ta bramka jakby nie było z kontry, może troszeczkę na dwa tempa. Spójrzmy, tutaj dośrodkowanie, będzie zaraz ta piłka zagrana w obieg. Wrzutka, tutaj mamy właśnie tę wybitą piłkę, wraca ona do Koszela, ten Srabony tutaj zagrywa, bardzo ładne zagranie, no i Kobiałka fantastycznie się odnajduje. Tak naprawdę spisałem tę akcję na straty w pewnym momencie, po tym jak właśnie ta piłka została przebita w taki, a nie inny sposób, a tutaj ta piłka spada i tylko wybuch radości na ławce, chociaż nie każdemu się ta radość udzieliła. No tutaj mają świadomość, że taka bramka potrafi rozproszyć, rozprężyć. Na pewno tego by chcieli uniknąć zawodnicy gości. Musi Sieniawa znowu zaatakować pozycyjnie. Wiemy, ten atak, ostatni atak pozycyjny zakończył się bramką, ale bramką dla właśnie Orląt. Także muszą się mieć na baczności, żeby to się nie powtórzyło. Teraz tutaj dziwna, właśnie bardzo dziwna decyzja jednego z zawodników Orląt, żeby tak mocno do końca iść. Mi się wydaje, że tutaj bezbłędny. Zaraz zobaczymy z tego powtórkę, ale tutaj Szymon Kamiński prokuruje rzut karny i uważam, że prokuruje go jak najbardziej słusznie. Jeszcze są jakieś ostateczne dyskusje, ale tutaj bardzo, bardzo szybko to spotkanie może wrócić do stanu w takim, w jakim było. Zauważmy tutaj zagranie. Kamiński zostaje do końca, pociąga. No i tak, tutaj noga postawna zaatakowana. Nie pozostało tutaj napastnikowi Sieniawy nic innego, jak się położyć, a Szymonowi Feretowi nie pozostaje nic innego, jak wyrównać z tego rzutu karnego. No zobaczymy jednak, czy teraz Feret, czy właśnie Bubencow. Sędzia jak najbardziej wybroni się z tej decyzji. Takie jest moje zdanie. 10. minuta. No i możemy mieć zaraz szybką odpowiedź. Feret? Feret, bardzo pewnie. Bubencow bez szans, no i Sokół wraca do tego spotkania. 10 minut, wszystko zaczyna się w tym momencie od nowa. Duży, bardzo duży błąd Kamińskiego, niepotrzebnie. Zawodnik wyganiał się tak naprawdę z tą piłką. No i myślę, że ostatnie, co powinien robić, no to właśnie gdzieś szukać tutaj faulu, ale to już jest historia, to już jest coś, o czym musi ten zawodnik zapomnieć. Bardzo, bardzo dobra robota właśnie napastnika Sieniawy, a więc Karola Twardowskiego, bo to jeśli się nie mylę, on sprokurował ten rzut karny, a zamienił go bardzo pewnie na bramkę Szymon Feret bez najmniejszych szans. Bubencow poleciał w pierwsze tempo w lewy róg, a zawodnik właśnie z Sieniawy doprowadza do wyrównania. Teraz Mac zagrana ta piłka w drugą stronę. Tutaj blisko straty, nawet ta strata się przydarzyła, zobaczmy, będzie dobra sytuacja. Zagranie na prawą stronę, uderzenie, jeszcze piłka wystawiona do pustej bramki i to jest 2-1. Wzorcowy kontratak, tutaj trafia do siatki Kaczyński. Sebastian Kaczyński po dograniu tej piłki, chyba od Karola Rycaja, zaraz to zobaczymy w powtórce, żeby nie zabierać tej asysty, bo ona też była bardzo istotna. Sebastian Kaczyński właśnie jest potwierdzenie od spikera, ale co do strzelca bramki nie mieliśmy wątpliwości. No chociaż jako strzelca bramki ja bym po raz drugi określił drużynę Sokoła Sieniawa, bo drugi raz bardzo, bardzo nie mrawi. No tutaj indywidualny błąd, wielbłąd tak naprawdę. I tutaj jest Kaczyński, on zagrywa tę piłkę na prawą stronę. Fantastycznie jeszcze odnaleziony w środku. Właśnie Kaczyński jest 2-1. Koszel teraz w pojedynku 1-1, ale jeszcze będzie z nim rywalizował Lis.
a jednak ta piłka przeniesiona, ale to może być problem dla Skały. Tutaj zobaczmy właśnie to, co zapowiadałem, zagrana ta piłka, Kaczyński 3-1. No i jest kolejna bramka tego zawodnika, dublet już ustrzelony i teraz właśnie trafia po raz drugi numer 9 Sebastian Kaczyński, a asystę prezentuje mu Karol Rycaj, który świetnie popracował w pressingu, a ta bramka tym razem na konto niestety najbardziej doświadczonego Damiana Skały, który to mając informację, że plecy, zagrał jakoś strasznie niezrozumiale, zagrał bardzo nonszalancko, Rycaj dobrze spresował, zobaczmy tutaj. Chciał się zostawić, Rycaj tylko sobie odbija tę piłkę, przekręca mniej zwrotnego rywala, Kaczyński po krótkim słupku. No też nie wiem, czy nie możemy lekko obarczyć tutaj golkipera, który na pewno nie spisał się, bo ta piłka w jego krótki róg, ale nie jestem też specjalistą od interwencji bramkarskich na tyle, żeby wyciągać aż tak pochopne wnioski. No, a ten mecz za chwilę nam się zakończy, za chwilę po raz ostatni zagwiżdże pan sędzia. I dokładnie tak, druga połowa nie przyniosła zmiany, nie przyniosła bramek, czego na pewno możemy żałować, ale to był dobry mecz, ciekawy mecz. 7 minuta Kowiałka, 10 Feret, 20, 24 Kaczyński i na tym w Sieniawie skończyło się dzisiaj strzelanie. Dzisiaj z Państwem był oczywiście Filip Ogórek, dziękuję Państwu za to sobotnie popołudnie, bardzo dobrze się z Państwem bawiłem. Mówiąc tutaj dla Państwa, mam nadzieję, że nie zanudziłem, że tutaj gdzieś razem fajnie spędziliśmy ten czas. Orlęta wygrywają i kończą 13. kolejkę na miejscu 6. Sokół pozostaje na miejscu 10. Ja już Państwu dziękuję. Żegnam się i do usłyszenia w kolejnych spotkaniach. Jeszcze tutaj widzimy na koniec bramki, które strzelili jedni, jak i drudzy zawodnicy. Tutaj widzieliśmy bramkę Kobiałki. Widzimy też reakcję ławki, która długo nie dowierzała w to, co się dzieje. Gdzieś lekko się podrywali dopiero na koniec. Tutaj radość. Tutaj ten rzut karny, o którym wspominałem. Faul Kamińskiego tutaj na Twardowskim. Pewne wykorzystanie tego rzutu karnego przez Fereta. Bubencow posłany tak naprawdę w kompletnie drugi ruch. I jest 1-1. I tutaj nic nie wskazywało na to, że ten mecz zakończy się właśnie tak. Jest radość całej ekipy właśnie z Radzynia. My widzimy, że Koszel już przebrany doznał przecież kontuzji właśnie w końcówce pierwszej połowy i ciekawi jesteśmy stanu zdrowia tego zawodnika, co tam się wydarzyło. A teraz zobaczymy. I właśnie tutaj chyba najlepszy opis tego, jak zaczynają się te skróty i jak traciły bramkę numer 2 i 3 ekipa gospodarzy. Czyli tutaj strata, zagranie Kaczyńskiego do Skrzyńskiego. Skrzyński oddaje 2-1. Fantastyczna koronkowa akcja. I bramka numer 3, Damian Skała, tutaj dziwne zachowanie, bardzo dziwne przejęcie, zagranie do Kaczyńskiego, ten pewnym strzałem pokonuje golkipera Rafał Rudolf bez szans i kończy się to spotkanie wynikiem 1-3, widzieliśmy właśnie bramki, ja się już z Państwem żegnam, był dzisiaj z Państwem Filip Ogórek, dziękuję i do usłyszenia w kolejnych spotkaniach.